Kwestia komercjalizacji, prywatyzacji szpitali ma teraz znaczenie zasadnicze, ale nie jest jedyną sprawą, która nas niepokoi. Niepokój w sposób oczywisty budzi również sytuacja finansowa dolnośląskich szpitali, która uległa z roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, pogorszeniu. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, za którym organem tworzącym jest samorząd województwa, na początku września miały łączne zobowiązanie w wysokości 510 milionów złotych. Jest to o 90 milionów złotych więcej niż rok temu. Jednocześnie zobowiązania wymagalne nasze szpitale mają na kwotę 46 milionów złotych i jest to rok do roku 18 milionów złotych więcej. Tak więc sytuacja finansowa pogarsza się, ale zarząd zamiast podjąć działania, które faktycznie uzdrowią sytuację i zabezpieczą Dolnoślązakom dostęp do opieki zdrowotnej, podjął decyzję o leczeniu kataru z bakteriami cholery. Bo tak trzeba ocenić decyzję o komercjalizacji szpitali. Należy przede wszystkim doprowadzić do lepszego zarządzania szpitalami, a z tym, jak obserwujemy, jest poważny problem. Ja myślę, że tutaj jako przykład, doskonały przykład może świadczyć to, co się dzieje w szpitalu Legnickim i brak zamieszania, mówimy ogólnie, myślę, że to będzie rozwijane zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Po drugie, należy własnymi siłami, siłami samorządu województwa, wspomóc finansowo szpitali. Przypomnę o wniosku Komisji Zdrowia do budżetu na rok 2013, który dotyczy pokrycia nasze szpitale zobowiązań wymagalnych i ujemnego strażnika epidemii. Takie wsparcie jest w tym momencie niezbędne i pozwoli naszym jednostkom złapać oddech, ale takie działanie jest tylko początkiem. Wsparcie dla naszych szpitali musi pójść dalej. Należy nasze szpitale oddłużyć z pieniędzy, które płyną do nas dużo szerszym strumieniem niż zakładaliśmy w uchwale budżetowej, na przykład z dochodu z podatku CIT. Uważamy, że to jest najlepszy sposób na spożytkowanie tego, co wypracował dla województwa KGHM. I kończąc, szanowni goście, panie i panowie radni, za chwilę zarząd województwa przedstawi informację, z której dowiemy się o przekształceniu szpitali, spółki, likwidacji, prywatyzacji jednostek służby zdrowia. Prawdopodobnie pan marszałek albo pan dyrektor w swoim wystąpieniu będzie próbował przekonać nas, że otrzymanie wsparcia finansowego warte jest ryzyka likwidacji i prywatyzacji jednostek służby zdrowia. Ale chciałbym powiedzieć razem Platformy Obywatelskiej, że pieniądze na wsparcie naszych szpitali są. Trzeba tylko uderzyć się po kieszeni i podjąć trudną decyzję polityczną. Te możliwości są w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie przerost biurokracji pobija wszelkie rekordy. Te pieniądze są również w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, którą wpompowano 20 milionów złotych. Te pieniądze są również we wzroście wspomnianego dochodu z CIT-u. Myślę, że tam, jeżeli dobrze pamiętam, rozmawiamy o kwocie bliskiej 100 milionom złotych. I są również tak zwanych oszczędnościach związanych z operą, gdzie decyzją zarządów wstrzymano realizację inwestycji wartej 96 milionów złotych. Nie chcę tutaj absolutnie oceniać trafności samej decyzji. Szanowni Państwo, żeby pieniądze znalazły się, wystarczy wola polityczna, ale jestem coraz bardziej przekonany, obserwując to, co się dzieje, że komuś bardzo zależy, żeby te pieniądze nie znalazły się. I jeszcze raz na końcu zwracam się do klubu SLD. Tak naprawdę dziś wszystko zależy od Państwa decyzji. Państwa głos i zachowanie zadecyduje, jak to wszystko się skończy. Mam nadzieję, że jesteście partią, która kieruje się swoim programem, naprawdę wierzę w to święcie. Jesteście dalece od uznania publicznej ochrony zdrowia za jedną z gałęzi zwykłego biznesu, gdzie musi pojawić się zysk. Apeluję do klubu SLD, do radnych klubu SLD i PSL-u o to, żeby pokazała swoją socjalną twarz. Dziękuję bardzo.